No i hej! Drugi raz! Wracamy z pytaniami. Super. Dobra, no to pierwsze pytanie. Co myślisz o tatuażach? Są spoko, tylko w ograniczonej ilości. Popieram. Ale się rozgadało. Okej, wymarzona randka. Teraz musisz się rozgadać. Wymarzona randka nad morzem przy zachodzie słońca. Moja wymarzona randka na plaży. Uprawiać! Ale pełnia księżyca, nie zachód słońca. Pełnia księżyca, my siedzimy na piasku. Wampir. Oj, nieprawda. Nie, wcale. Taki romantyczny. No dobra, następne pytanie. Masz obecnie na oku jakiegoś chłopaka? Oj, tak, mam. A nie ty? Nie. Takie pytanie poza kartek. Miałaś kiedykolwiek na oku jakiegoś chłopaka? Miałam. Ale nie powiem, bo to nie dotyczy tego. Jaką supermoc chciałabyś mieć? Telekinezę. No co? Ponosić rzeczy, czytać ci w myślach. Nie wiem, co to znaczy telekineza. No to dokładnie co mówię, czytanie w myślach, podnoszenie jakichś przedmiotów. Nie trzeba mi czytać w myślach, jestem bardzo prawdomówna, ja wszystko powiem. Nie wszystko. Może czytanie w myślach to akurat minus, ale podnoszenie rzeczy i tak dalej to by było. Ja chciałabym umieć się teleportować. Przenosić z miejsca na miejsce? Tak. No bo patrz, chcę być nagle w Hiszpanii, jestem w Hiszpanii, potem właśnie, na Węgrach. Na Węgrach, to nie Węgra, na Węgrach. Na Węgrach. Oj tak. Teraz ja, tak? No. Jakie jest twoje największe marzenie, którego nigdy nikomu nie zdradziłaś? To jest takie, którego nigdy nikomu nie zdradzę. Nie, w sumie nie mam dużo marzeń. Obecnie moim marzeniem jest spotkać się z nim, ale ogólnym moim marzeniem jest być szczęśliwą. O, fajne. No ja mam marzenie, ale niestety już mówiłam go, nie ma takiego, którego nie mówiłam. To jest, żeby pojechać do Japonii i zobaczyć ten alejkę kwiatów wiśni, drzew. Co jest według ciebie największym problemem, który prowadzi do wybuchu wojny i tym podobne? Nienawiść ludzka? Albo może jakby konflikty międzyludzkie? Po prostu to, że ludzie pragną mieć więcej niż mają. W jakim wieku dostałaś pierwszy telefon komórkowy? 11 lat. Też taka czerwona Nokia otwierana z no, Nokia, tylko że ten, szara, ja miałam. Najmniejsze wspomnienie z dzieciństwa. Najmniejsze wspomnienie z dzieciństwa, jeszcze nie wymyśliłam. Moje najmniejsze wspomnienie z dzieciństwa jest, kiedy ja, mój brat i moja kuzynka oglądaliśmy skecze jakichś kabaretów, zazwyczaj to było Anime Mru. Ani moru, moru. I potrafiliśmy w trójkę, jako małe dzieci, 6, 7 lat, 8, potrafiliśmy zapamiętać cały kabaret co do słowa, przepisać go na kartki. I oczywiście mój brat miał kuzynkę, bo ja chyba nie miałam wtedy pisać jeszcze. Jak umiałam, to było bardzo, bardzo złe pismo. Wyobrażam to sobie. Tak. Więc potrafiliśmy troszkę zapisać i potem nagrywać to na kasety. Do magnetofonu. Do magnetofonu po prostu nagrywaliśmy. To mamy te kasety do dzisiaj po prostu. No, to co twoja mama też. Tak, najmilsze wspomnienie. Najmilsze wspomnienie? To było miłe. To jak dostałam od koncerta pierwszą walentynkę. To było takie zmiłe! Ale się postarał! Ojej, od Konrada! No, dostawałam też jeszcze inne, ale on też się postarał. To była jego pierwsza walentynka. W życiu nie dostałam walentynki, którą się od. Naprawdę? Nawet kartki czy tam. Kwiatka! No, pamiętam, że w dzieciństwie lubiliśmy sobie kwiatki dawać. Dostałam nigdy nic na pamięci. Najczęściej to my dziewczyny dawałyśmy chłopakom, ale oni też czasem. Ale on się postarał wtedy, taka pierwsza, ja a on wcześniej nie dawał, bo on się wstydził. Ja też chcę walentynkę. To powiedz skąd dawał. To było miłe. Od taty dostałam. Ale to była chyba jedyna walentynka. Ja tak tu się dostałam. Pierwsza i jedyna, o, dokładnie. Bo potem już skończyliśmy z walentynkami, jakoś tak. Okej, teraz ty. Ja, ty. Ja. Jaki kraj chcesz najbardziej odwiedzić? Aktualnie Węgry. A ja Japonię. Nie, ale ogólnie oprócz tego, że chciałabym jechać na Węgry, to Hiszpania. Ja dalej Japonię. Gdybyś miała jutro umrzeć, co najbardziej chciałabyś zrobić? Coś niezwykłego, czy jest to takie... Co najbardziej chciałabyś zrobić? Spędzić dzień ze wszystkimi, których kocham i lubię? Czyli z tobą, z rodziną, z bratem,
z Konradem, z kim tam jeszcze? Jeszcze z paroma osobami, które by mi ten... Miałam trochę inny pomysł, ale to też jest dobre. Ja bym chciała spędzić ten dzień na Węgrzech. Nie wiem. No. Jest taki moment, do którego chciałabym... A to nie teraz ja? Nie. To mnie było... Tak, to ty. Twoja pierwsza miłość zauroczenie z dziecięcych lat. Możesz podać imię, czy nie chcesz podać imię? Marcin, to był Marcin. I to było w drugiej klasie. O! Krystian. Mówiłam ci o nim z podwórka. No nie! Okej. Najfajniejszy horror, jaki widziałaś. Najfajniejszy horror? Statek Widmo. Kocham to! To jest... Mój najfajniejszy... Nie uwierzycie. Kobieta w czerni. Poszliśmy z Dorotką... O tak! To jest... O ja! Namówiłam Dorotkę, żeby iść do kina. Ona mnie namówiła, to był jej pomysł. W ogóle nie myślałyśmy o tym. Siedzimy w kinie, film się zaczyna. A ja mówię, Dorota, co my tutaj robimy? Ona odpowiada, nie wiem! Jak film się zaczął... Ogólnie lubię horrory, nie boję się, cały film ten spędziłam tak. Bo to jest horror. I żeby tylko tak, jeszcze tak skulona. Bo to jest horror o dzieciach, a nikt mi nie powiedział, że to będzie horror o dzieciach. Nie, jeszcze koło mnie siedziała taka pani, dosłownie koło mnie, która cały film siedziała tak. I nawet się nie ruszała, ja nie widziałam, czy ona oddycha. To było przerażające. Bardzo. Teraz ty. Jaka jest sytuacja śmieszna lub taka, którą dobrze pamiętasz z dzieciństwa? Te kabarety. Albo jak spadłam z domku na drzewie i zemdlałam i to było zabawne. Ja to najbardziej nie pamiętam wcale. Ten, dziecinne zapasy w piaskownicy. Chłopacy, chłopaka... Nie, w piaskownicy. Okej, okay. Jest taki moment, do którego chciałabyś się cofnąć i podjąć inną decyzję? Lato, te, które teraz ostatnio było. Zmieniłabym wszystko, bo mnie wszystko irytowało. Ja wiem. Sądzę, że byłoby dużo takich chwil, ale tak szczerze mówiąc, tak... Nie masz takiego na razie? Nie, po prostu chodzi o to, że niby jest dużo rzeczy, które bym chciała zmienić, ale z drugiej strony... Po co? Bo nie... tak mogłoby potem być... Może by być gorzej, co nie? Nigdy nie wiadomo, nie. Mam dobre życie i... Najlepiej było, minęło. Ludzie mają gorzej. Trzeba myśleć o przyszłości, a nie o przyszłości. Czego starasz się unikać w życiu? Czego najbardziej się boisz? Myszy! Mam myszy w ogródku. Ale jeszcze ich nie widziała! Nie wychodzę tam! Ja, tam są myszy! Ja się boję zejść do kuchni, bo tam obok są myszy! Ja mogę nie jeść przez tydzień, tam są myszy. Cyrków, bo boję się klaunów! Była w cyrku wakacje! O, klaun chodzi, śpiał, mosa. Oj. Nieważne. O jakim zawodzie marzyłaś będąc dzieckiem? Być weterynarzem. Weterynarzem? Ja zawsze chciałam być nauczycielką. O, teraz dobrze! Planujesz w przyszłości zrobić sobie jakiś tatuaż? Tutaj, insygnie śmierci. A! Ale będę tchórzem i tego nie zrobię, jestem pewna, bo to będzie bolało. Ja chciałabym kiedyś jakiś też w tym miejscu nie jakoś. Widać, o, w tym miejscu. Albo miejscu. Tutaj. Jaki? Nie wiesz? Nie wiem jeszcze. No jakiś może napis, może jakiś rysunek. Nie, tego nie wiem, teraz, ale może. Dorotko, powiedz mi, słuchaj, skup się. Jaki masz stosunek do miłości? Znaczy, nigdy nie miałam chłopaka, więc nie mam żadnego takiego stosunku, ale chciałabym to przeżyć. Wiem, że to coś wspaniałego z tego, co widzę i słyszę. Szczerze mówiąc, nigdy nie byłam zakochana, ja byłam zauroczona. Może, nie wiem, wątpię, że była zakochana. Miłość to jest coś innego. Coś pięknego, ja nie wiem. Ja już wiem, co to jest miłość. Okej. Okay. Co najczęściej bawiłaś się jako dziecko? Najczęściej jako dziecko bawiłam się w dom. Kotowałam błotem, liśćmi. Słuchajcie, zrobiłam kiedyś pieroga. Liść, błoto i na moją brata on to zjadł. Na serio? Nie wiem dlaczego on to zrobił, on zjadł liścia z błotem. O masakra, nie pochorował się od tego? Nie. O ja, hardcore. Mój brat ma żołądek z... Boże, z czego on ma ten żołądek? Zgadujemy. Ja to miałam takie dwie gry i bardzo zapasy takie... w piaskownicy? Nie. I na podwórku najczęściej. Zabawa w dom. Mhm. I najczęściej ja byłam mamą, bo byłam, jak to mówiły dziewczyny, najstarsza. No. Ja byłam najstarsza. I najbardziej tak odpowiedziałam. A druga to była zabawa chłonego. Kochaliśmy zabawę chłonego. Nienawidziałam zabawy chłonego, bo zawsze mi wszyscy znajdowali, a kiedy ja szukam, nie mam nikogo, znajdzie się z nimi świeżo. A właśnie nie, my kochaliśmy. Okej. Okay. Herbata czy gorąca czekolada?
Gorąca czekolada. Herbata. Książka czy film? Książka. Też książka. Róża czy fiołek? Róża. Róża. Czekolada czy wanilia? Czekolada. Tu mam problem, ale chyba też czekolada. Na pocieszenie, lody czy wyciskacz łez? Ja bym powiedziała i to, i to. Lody czy wyciskacz łez? Chyba wyciskacz łez. No to w sumie tych pytań na tyle, ale... Jeszcze będzie! Będą kolejne. Pa!